Zacznij nagrywać. Ile mam miejsca na dysku? Właśnie to jest pierwsze pytanie. Czy mam? Mam. No, ja też mam miejsce na dysku. Moje ubrania widać w tle. Kuk! Postaw waifu za sobą. Waifu jest ukryta. Dlaczego? Mogę kiedyś zrobić taki... Zrób z nią kiedyś nagranie wspólne. Mogę. Jak chcesz, to mogę. Kooperacja z moją waifu. Ty, zajebiście, tam. W sumie mam tam kilka odcinków z gier animu, więc... Jakbyś z nią zagrał w kooperację? Oj, nie wiem. Mogę do niej głos podkładać, jak Nie. W ogóle wiedziałeś, że można zamówić takie poduszki z własnym nadrukiem? What? No, w drugiej... Ale jeden do jeden ciebie? Jeden do jeden ciebie możesz sobie wydrukować. Taki chcę, max na poduszce. Podaj mi kuźwa stronę, ja chcę. Kurde, ty. Zrobię taką ekspozę jakąś, nie? O nie. O nie. O Jezu. Jakie to jest dobre, ty, $25, nie? Muszę mieć siebie, dobra. I mam aktualnie dobre intro. Co, what? Wcale nie chcę być swoją waifu. Uznajmy to, że nie wiesz o tym intrze, nic nie było i tak wleci na YouTube. Nigdy nie wiesz, nigdy kuźwa nie wiesz, kiedy jesteś nagrywany. Tak. Prawda. Ty, gdy ze mną grasz. Elo, witam was wszystkich serdecznie bardzo. Z tej strony Chaken oraz roztańczony Max Player. Gramy sobie dzisiaj w The Village, czyli trzecią część The Village. The Village, czyli trzecią część The Village. The tak. Village part 3. I ta mapa jest przeznaczona tylko na dwie osoby, nie tak jak wcześniej na trzy, jak graliśmy z Admirosem. Chociaż i tamta mapa była przeznaczona na jedną osobę. To no właśnie, znaczy ogólnie nie są przystosowane do więcej niż... Ta mapa nie jest przystosowana do więcej niż dwóch graczy. Dwóch osób. Nie jest... Dobra, czytaj. Adin, if it is more important for you to delay than to play something interesting, then play this map with many other comrades. A widzisz, many other comrades. If you have... pervert tasted than rather turn on many add-ons as possible. We will turn Garry's mod into Frankenstein with 50 FPS instead of 200 FPS. Then it will be necessary to write the comments that there are bugs on the map. 3. If you don't know how to notice something interesting, something that others do not notice, pass this map like a boat moving somewhere and immediately forgetting where you were and why. Ciekawy opis, szczerze powiedziawszy. Ta. Taki chillowy. Takie ruskie, takie typowe ruskie. Green button. Anu cheeky bricky w damkę. Cheeky bricky. Russia. Al muza, słyszysz? Taka muza i taki... Kamera na latającego ptaka? What the heck? To w Garry's modzie da radę zrobić coś takiego? Wow. Ja nie mam żadnej kamery. U mnie się mogłeś ruszać. U mnie się ruszasz! No. Ja mam intro, a ty się... A ty zachodzisz. O. Hello, comrade. Objective. Get to the house. Hello, comrade Kogut. Witaj, comrade Kogut. Nie, ty jesteś... Komrad Kurczak. Ty nie możemy sprintować, nie ma latarki, jest ciemno. No jest ciemno w cholerę, ja ledwo co widzę przez to słońce. Also jest u nas 32 stopnie i jest... Gównianie. Czego nie skasz? No idź normalnie. Dobra. Z tą muzyką taką typową, kurde, raperską. O! Wow. Czemu to się świeci? Kluczek masz. Otóż żyj. Jak tu ciemno, co ja tu... Jak tu nic nie widać! A, tu mam ten drzwi. Dawaj, otwieraj. Kluczyk. Pyk. O, wiele lepiej. I gazeta. O, 1 na 16. 1 z 16. Co to kuźwa Slenderman? Nie wiem, to jest... Objective, make food and eat. Da się tu gdzieś zaświecić Lodowa. Światło? Na bank. A... No na bank, no kuźwa, no nie mów, że nie. Gdzie się tu zaświeca światło? Może szafkę jest, otwierać. Jest światło. Jaka ta mapa jest interaktywna, zobacz. Gramy w Simsy. O, nice. Czekaj, bo tu jest ten. Dobra. Siada, ja ci zrobię żart. Światło jest podświetlane, to ja rozświetlę nasze mieszkanie. Może być chińszczyzna?
Może być. Jak teraz jest ładnie, zajebiście. Jasno. Podoba mi się to. Mapa mi się naprawdę... Jeszcze tutaj oświetlę. Jakie zarąbiste biurko! Ja pierd... Chciałbym tak... Ty normalnie jesteśmy youtuberami! Patrz! Wszystko można otwierać! Ja pierdzielę! You wszystko kidding można otwierać! Me. Ale interaktywna mapa, już mam tytuł na odcinek. Wow. Znalazłem tutaj gazetę, więc tu jest bardzo dużo znajdziek, więc... No, trzeba szukać. Chciałbym mieszkać w takim domu, szczerze ci muszę powiedzieć. Czy powiem ci szczerze, ten dom przypomina mi bardzo stylem mieszkanie, jakie miałem w Czarnobylu, kiedy tam byłem. Takie właśnie typowo komunistyczne. No ale jest zajebiste. Tak. Włączyłem mikrofalówkę. Robisz właśnie ryż. Tu mamy łazienkę, tylko gdzie jest światło? Patrz, gazeta, bum. Gdzie jest światło w tej łazience? Trzeba przeszukiwać wszystkie szafki, bo tu mogą być ukryte gazety. Tak, zobacz, widziałeś? Lol. Wszystkie szafki otwieraj, które możesz. Żarcie o, się żarcie się zrobiło. Ciekawe. Jakbyśmy grali w inną grę, powiem ci szczerze. Zdrówko. A, dziękuję. Więc ja na razie nie będę jadł, bo po prostu szukajmy rzeczy. Dobra, ale ta muzyka jest zajebista. I tutaj nie ma nic. A tutaj do góry można otwierać o, gazeta. Szafki? O, tu można. Tu może. Jest gazeta, bam. U góry. Tutaj nie mogę otwierać, nie można... tutaj nie. Gazeta tutaj jest jedna. A w łazience nie było żadnej? Tak? Nie widziałem, no z włącznika światła nie mogłem znaleźć. Jak? Przed drzwiami jest przecież. Aha. Jest gazeta. Otworzyłeś szafkę, gdzie była gazeta i nie wziąłeś, bo jej nie widziałeś. Jeszcze 5 gazet. Jakie to jest, ale w ty jaką ma... To jest dziwne. Mamy prysznic. Bez prysznica. No. Jak to jest możliwe, powiedz mi. Prysznic pralkę bez prysznica? Można... Co? Pralkę. No prysznic bez prysznica. No zobacz, wejdź sobie, zobacz. Nie? Jak się... To my chyba nabieramy tej wody z rzeki. Weź Mach, otwórz mi te drzwi. Co się stało? Otwórz mi te drzwi, proszę cię. Co się stało? Weź mi je, otwórz. Są otwarte, co ty gadasz? Już mnie nawet nie ma. Dzięki. Już mnie nie ma u ciebie, na to, o co ci chodzi. Nie wiem, czy to jest więcej gaz w takim razie. Cztery nam jeszcze brakuje do znalezienia. No właśnie. Wejdę tutaj i zerknę u góry. O, czekaj, tutaj przed tym co jeszcze? Tu przed pokoju by się przydało światło jakieś, nie ma. Nope. O Jezus Maria, nic nie widzę. Może w następnej części się odblokują jak zjemy. Dobra. Chodź jeść! Idę jeść, Konrad. No. Moje, zostaw moje, ja sobie zrobiłem. Ale, o, turn on the radio. Turn on the radio. Uchylę okno, bo trochę nas przypaliłeś żarcie. Sorry, nie jestem najlepszym kucharzem. Kompletnie nie znam ruskiego, więc nie wiem, o czym on gada. Lock doors and the doors. Locknij dorsy. Idę, dlaczego? Locknąć dorsy. Jak się siedzę przed kompem? Ty dawaj, czujesz jakbym się... Pogasz. Incepcja, kuźwa. Siedzę przed kompem, w grze siedzą przed kompem. Też usiądę z tobą. Gramy w kooperację. Ty stoisz na tym, na biurku. Turn up the computer. Nie mogę go włączyć. Zamknąłem te drzwi? Znaczy, to zacznijmy od tego, że komputer w ogóle nie jest podłączony do prądu, nie? Ale dobra. Halo, objective. A może te drzwi trzeba zamknąć też? O, no oczywiście, że tak. Które? Cyk. No główne drzwi trzeba Dobra. Dobra, odpalaj streama, dawaj. This is the forest. O. Co będziemy grać? Ty się zastanawiam. Boże! Stary komputer tak się odpalał, pamiętasz? Tak. Siedzę przed kompem. Objective, go to sleep. A mogę iść do innego łóżka niż ty? Nie mogę. To ja pośpię na kanapie, o. Chodź razem. Chodź, będzie miejsce, chodź. W ogóle zobacz, jakie ma fajne te. Jakie ma fajną kołdrę, to jest, co to jest w ogóle? To jest jakaś sałata z okularkami Savage z pistoletem. O kurde. Dobra. To ja pośpię na dywanie. Serio? Tak. Nie lubię spać z ludźmi. Serio? Zdrastwuj. You can sleep in a strong wind. Czemu wszystkie okna są pootwierane? Bo wiatr wieje. To musimy zamknąć wszystkie okna w takim razie. Aha.
Została zamknięta. Dobra, to zamknięte, no dobra. Początek był zarąbisty, muszę ci szczerze przyznać. No taki nie horrorowaty, taka interakcja z otoczeniem, ale fajna interakcja z otoczeniem. Wiesz, Ruscy to naprawdę dobre mapy robią czasami. Potrafią. No, Ruscy potrafią. Microwaves, ty. Hans Wrong, 5.59. What? Okej. Okay. Zamknąłeś tutaj okno? Tak. O. No i co? Ej, może kliknij na microwave. Klikłem. Ty, coś tutaj jest faktycznie, chyba? Nie, myślałem. Nie, tutaj znalazłem gazetę, ale... No i co? Nie muszę, musimy wyjść na dwór, nie? Ja nie chcę, nie! Ej, Max, coś tam jest. Only hallucination, it is real. I do not know. Comrade, what do you think? Ja myślę, że to jest bardzo bezpieczna pozycja tu, gdzie jestem. Nie mówcie mi, że musimy iść do... Czekaj, odsuń się. Nie wejdziesz tam. Co, ja nie wejdę? Fuck. Dobra, chodźmy, chyba musimy wyjść na dwór. Czekaj. Nie wyjść. Max! Poczekaj na mnie, nie idź sam. Max, chodź tu. Nie idź sam, poczekaj. Max, chodź tu. Poczekaj! Dobra, ciul. Widzisz to? No cześć! Co tam? Wow! Czemu tak czerwono się nagle zrobiło? Putu, krzyknęło na mnie. Ty krzyknąłeś głośniej niż to. In the nightmare you... Co? In the nightmares you have a flashlight. O, oh, wow. Ale lepiej widać w tym. Co to było? Nie mam pojęcia. Lepiej się trzymajmy razem. Don't look at him. Don't look at him. Dobrze, nie będę patrzył. Nie patrz na mnie. Ale nie, z latarką jest o wiele lepiej, muszę ci powiedzieć. No tak, no bo to tak... O, Jesus. Okej, chyba wiem, co mamy zrobić. Co? Nie? A nie, dobra. Może by na to depnąć? Parzy? Nie, ale tak, no nie ufam temu. Wolę stać na tym jednak. No, nie. Tak samo. Okej. Okay. Co to jest? Teraz to jest otwarte. Don't look at him, tam było, żeby nie patrzeć się na niego i... Przepraszam, mam telefon. Czaken! To kurde, wracaj. Dzwonią mi, halo. No to wyciszasz telefon, ja mam wyciszony telefon w trakcie nagrań. Mnie to nie obchodzi, czy ktoś do mnie dzwoni, czy nie, jak nagrywam. Jestem niedostępny. Dobra, może chyba ten, co się stało? Zrobiłeś coś w ogóle? Nie, stałem w miejscu i nagle się zgasło światło tam, gdzie patrzę. Aha. Samo. Aha. Halo? Mamy łóżko. Max, nie straż mnie. Coś czuję, że ta mechanika zapalania światła kiedyś nas przestraszy, że będzie trzeba zapalić światło i coś będzie stało tam. Nie no, wolę wrócić do łóżka i spać. Wiesz, tym razem chyba będę z tobą spał, bo się boję. Och, jednak. Jednak. Dobrze. No to... Klikam E. O. Ja pośpię tu, o. Wiercisz się. Weź, kurde, chrapiesz na cały regulator. Regulator. Kurde. O. Słyszę coś. Szafki. No. Ktoś puka w drzwi. Może Max sprawdzisz to? Max? Może nie? Zagrajmy papier nożyce kamień, kto to sprawdzi. Dawaj. No to... Trzy, cztery! Nożyczki. Kamień. Fuck off! Pick up PC, share and use it as a support, co? Ale ci się upiekło, nie? Ale ciężkie to krzesło. Musisz zabarykadować drzwi. Pokaż mi! Nie ma tam nic. Pokaż mi! Ja widzę przybliżone... Za nami! What the fuck? Ja chcę zobaczyć wizjer!
Max, ja się boję, Max. Czekaj, ej, przez ten wizer, jak stoisz tutaj, to weź sobie tym przybliżeniem. Wiem i wtedy widać lepiej. Jaki był cel teraz? Nie wiem. Nie było celu. Radio może nie. Zamkniemy te szafki. Po co? A tak. Koszta śmieci? Nie ma. Lodówka? Nope. Nie ma nic. Ale mamy dużo piw, muszę ci powiedzieć. Pijaku. To są twoje. Summersby jest dobry. Tu nie można. Nie może się wykąpać nawet. Nie ma nic w szafkach. Max! Wypuść mnie z tej cholernej łazienki! Patrz teraz! Haha! Ej, wypuszczasz mnie, proszę cię! Lolo. Ty płacisz za prąd. Dobrze. Jak było? Fajnie, nie? Nawiedzona łazienka, je. Yeah. A co, zabarykadowałeś drzwi? Nie zabarykadowałem, co? Mogę ty... O! No! Nie, ja nie chcę tego naciskać tam. Czego? Dobra, naciskam. Uwaga! Nie ma tu nic. Nie no, to jest creepy. Nie pchaj mnie do przodu. Oh no! Tam coś jest. To, czy to jest to światło? Ej ty. Nie ma tu nic? Nie ma tu nic. Shit. No to droga powrotna. Ech. Ale czekaj, no bo tutaj to światło było... To jest tam, to tam, to tam, to tam idzie. To się przechadza to się... po naszym domu! Nie lubię takich horrorów. Ej, ty! Wypadł z naszego domu, gnoju. Zaświecę światło tu. Hej! No cześć! O... Zniknęło. Łazienka. Łazienka. Ale łazienka jest zamknięta! To make food and eat it. No? Znowu? A gdzie jest ten? Ło, nie strasz mnie. A gdzie jest? Gdzie jest lodówka? Tu. A tu jest lodówka. Bierz, żarcie. Znowu chińszczyzna, serio? A co mówiłem o porządnym odżywianiu? To jest w łazience, Max. Tak, łazienka jest zamknięta. Maciuś, synku! Piwo się wylało. Ale łazienka jest zamknięta. Halo duchu, żarcie ci robimy. Obiad. Otwieraj. Słyszysz takie uderzanie? Mówisz o tym? Ci. Nie, bez tego, nie rób nic. Nie słyszę żadnego uderzania. Czekaj, a tu może otworzyć to? Nie. Żryj. Nie patrz się! Just run! Just run! Gdzie? I don't know! O, ja tu idzie za nami! Na górę! Max! Oh no. Max! Ja nic nie widzę! Zamknij się! Cicho! Ja... Widzę! Go to parents' bed! Jak tutaj nic nie widać! Ja jestem na szafce na górze! Ja nie wiem też co zrobić! Ja nie jestem mam latarki. Na górze! Widzisz to czerwone światełko tam? Nie, ja nie widzę nic! Jestem na łóżku, u góry. Światło! Wyłącz może radio? Nie da się wyłączyć radia. Nie można. Oh no. Parents bed tutaj! Parents bed. Mama! Mama! Mam! Mem! Dead! Nie ma mamy. Nie ma mem dead? No, fajnie. Ale początek był fajny. O, znowu koszmar. No, jest latarka, dobra. Okej, let's go. Don't look at it, powiedziało. Ktoś tu stał! Tak, i chyba nadal stoi. Tak, don't look at it, mówiło. Dobrze. Mówiło? No pisało. Pisało? Nadal tam stoi, chyba. Rzucę go tym. Ale nie może się na to patrzeć. No to... Don't look at it. Elozio, Co to jest? Czy to jest to SCP z rurami? A, nie.
Może tu. A, można przejść, dobra. Kingdom. Ech. Jest przerażające, muszę ci powiedzieć. Lepsze niż to, co graliśmy z Rockim. No. Czy to można uruchomić? Nie sądzę, to jest po prostu takie. I tu jest przejście dalej. Tak, tak, dlatego tam idę cały czas. No, jestem wewnątrz twojej maski. Dziwnie to wygląda. Radio. O, radio. Zajebiście, kurde. Czemu to jest gołąb martwy? Nie wiem. Przysiągłbym, że tego tutaj nie było. Chyba bo się korytarze zmieniły. Stąd przyszliśmy chyba, nie? A, tak, faktycznie. Ej, high voltage. Możesz zgasić latarkę. Jest to ja jednak. Ja chcę się do ciebie przybliżyć, bo ja się boję. Spadaj! Zostaw mnie! Lepiej trzymać się w dwójkę, czyż nie? To mnie wypchnęło! To mnie wypchnęło i uderzyło! Ale co, ja nic nie widziałem. Ja what the fuck? Zombie! Zombie. O, nasze ulubione! Ty idziesz, bo ja dostałem straszaka na ryj. Nasze ulubione. Wiesz co, ja wolę sobie zgasić latarkę. Zgaś sobie latarkę. O, nie. To wyglądało wiele bardziej creepy. Dawaj! Do it! What the hell? Tu jest drabina? Nie, ja pójdę tam, gdzie nie ma drabiny. Elo. Idę za tobą. Dzień dobry. Oh my god. No. A idź tutaj tą drogą i spotkamy się potem. Nie wiem, czy się spotkamy. Spotkamy się, a. Zobaczysz. Buu. Ślepy zaułek, wracaj się. Ale cię porobiłem teraz. Ty nie, możesz iść pierwszy. Cholera! Kurde, przenikamy przez ciebie. Nice. Myślałem, że cię orobiłem jak młodego, ale nie. Nie, ja nie jestem młody. Jestem już stary. Ty jesteś stary. O! Wyszliśmy chyba z koszmaru. Jak ty jesteś stary, to ja już jestem trupem, chłopie. Objective go to wylecz toilet. Czy my chyba nadal jesteśmy w koszmarze, bo mamy wylecz latarki. Wylecz toilet, kuźwa, las! Oh my goodness. Muszę. Gdzie jest wylecz toilet? Czy to jest wylecz toilet? Tak. Oczekaj, Max na mnie. Nadal mamy koszmar. Białe światło, tak, jesteśmy w koszmarze dalej chyba. Bo mamy latarki. Było napisane. W sumie to jest koszmar, bo chce nam się siku i nie możemy znaleźć toalety. Tak. It's a nightmare. O, jest! Jest! Chudek. Ja idę pierwszy, nara. Ale... Ty po mnie. Jakie to ma znaczenie? No ja się, że tak powiem, załatwię w dobrych warunkach. Return home. A ty się załatwisz w śmierdzących warunkach. Znaczy, ja wolę, ten ja się za tym, za wychodkiem załatwiłem. No. Co to było? Nie zamykaj mi drzwi, bo utknęłem i musiałem użyć no clipa. Naprawdę? Ej, to dobrze. Weź. Lubię, jak utykasz. Ja cały czas słyszę, jak nam się światło tam zaświecają w środku. Świetnie! Zamknęło nam drzwi. Great tu! Zarąbiście. Great. Musimy wejść chyba oknem. Nie. Nope. Nie, no co, to okno jest zamknięte. Słyszysz te kroki? Co to było? Nie ma... What? I don't know. Co się stało? Alarm! Budzik! Zaświeć światło, widzę. Max. Nie wiem gdzie, bo nic nie widzę. Dobra, o. Masz. Mamo, tato, co się stało? Alarm dzwoni. Ma. Gaz, że tak powiem, się ulatniał. Make food and eat it. Znowu. No, znowu, normalnie symulator Simsów. Ja może to zaświecić światło. Przedostatnia porcja. Przedostatnia porcja. Czemu tu się zaświeciło światło, Max? Tam świeciło światło. Nie świeciło. Okej, nie świeciło. Wycofaj się trochę.
Co? Ja się będę wycofał? Nie, ja się nie boję. Nawet uchylę okno, zobacz. Widziałeś? Może ja tutaj też zaświecę światło na wszystkie... I zamknę drzwi. Tak, najlepiej zamknę drzwi. Kurde, nie skupiliśmy się na tych, na dworze, za bardzo na gazetach. A no faktycznie mogły być na zewnątrz. No. Tutaj. Teraz tutaj. W ogóle jak nie sprzątamy po sobie, nie zobacz. Jeszcze blaskamy tak. Find a flashlight. No musieliśmy coś zjeść i znaleźć flashlight, fajnie. To rozdzielić się i szukać flashlight. Nie ma tutaj. Are you sure? Może w pokoju rodziców? Zobacz. Może pod łóżkiem? Nope. Halo, flashlight. Nie ma nic. Nie ma. Ej, czekaj. No cześć, cześć, co tam u ciebie? Co tam? Koko, koko. I don't like it. Tutaj nie ma. Chciałeś mi zgasić światło, chamie. Nie chciałem, zrobiłem to. Tak, tak. Gdzie może być flashlight? Okay. Gdzie? Gdzie jesteś? Tu będzie. Mam flashlight, dziękuję. Now escape. Now escape. Elo, elo. Nara. Musieliśmy zjeść coś i uciekać? Serio? No tak, no jeżeli uciekasz gdzieś z horroru, to najpierw musisz zjeść, żeby... It's dangerous outside, I should find where to hide. No to może kuźwa w domu? Kuźwa? Znowu zgasło tam nam światło. W środku. Nice. Powiem ci szczerze, że... Ja jestem ciekaw, jakie to ma nawiązanie do drugiej części na przykład, albo nawet do pierwszej części. Podejrzewam, że chyba żadnego. O, gazeta! Nice. 13 na 16. Co tam było napisane, że co, że mam iść drogą? Find on the road. Jest, coś tam się świeci, Max. Dobrze, ale poczekaj, poszukajmy gazet tutaj. Poszukajmy gdzieś tutaj gazet. Też nie wiem, czy... To jest mądre, żeby tak... Nie, nie wiem, czy to jest mądre. Może nas coś zabić. Niewidzialna ściana tu jest, dobra. Mm-hmm. To jeszcze na drugą stronę tam. Kurde, to, że nie mamy sprintu, to jest trochę uciążliwe, muszę ci powiedzieć. No tak, ale to wtedy atmosferę utrzymuje, więc... No. Że jak uciekasz przed czymś, no to... To nie biegniesz, tylko no. Idziesz. Dobra, gazety tu nie ma. Nope. A tu? Może być gdzieś tu. Alright. A to był ptak, dobra. Aż mi się przypomniał ten horror z gościem, który siedział w kiblu i... No. Jezus Maria, ptak. O, świetnie! Cmentarz! O, zarąbiście. Muzyka do tego. Nie, może nasi rodzice jeszcze leżą. Poczekaj, bo tu jest cmentarz, a możemy iść tam jeszcze? Tutaj? O. Właśnie. Jakieś gazety? Tam też jest cmentarz. Grób. Dobra, ambient się włączył raczej w tamtą stronę, więc tutaj może... Jest. Była gazeta tutaj! What? Czy mi się przewidziało? To chyba nie była gazeta, to był chyba gołąb jakiś martwy. No to chyba mi się przewidziało coś. What? Dobra. Te latarki ledwo co dają nam światła, będę musiał to rozjaśnić w montażu. Jak? Właśnie dobrze robią. To jest wtedy creepy atmosfera. Dobra, tu możemy przejść. Rozglądasz się koło grobów, czy też nie znajdziesz gdzieś gazety? Za grobami może? Nie. Wcale nie bezczeszczę tutaj tych umarłych, deptając im po grobach. Ty sprawdź lewe, ja sprawdzę prawe. Dobra. Nope. A, nie widzę nic. Nope. Hey, look up. No, cześć! Okej. I don't trust you. Same. Instynkt mi podpowiada, że I don't kuźwa trust you. Tu będzie gazeta na bank. Nie. Nawet nie można wziąć tego do ręki. Ale hamstwo. Takie obvious miejsce na gazetę i nie ma. No, obvious na gazetę nie ma nigdzie. Dobra, to teraz tak. Tu możemy przejść. Nie ma już powrotu. Mhm.
Więc jak była tam gazeta, to zrąbaliśmy. No niestety, ale to twoja wina. Ale to whatever. Oh no! Nie gramy dla znajdziek, gramy dla wrażeń. Jak to? Ale znajdźki to wrażenia. Tak. Nie lubię tej mapy teraz. Też nie lubię. Zbyt cicho. Jeny. Myślałem, co? Że te kraty to jest jakaś osoba, a to były kraty. Okej. Okay. Brawo ja. Ale będę śmierdział po tym. O! Co ja jednak na te śmieci wolę skoczyć. Wow. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, oh, no. Sprawdźcie, tutaj są gazety gdzieś wokół tych śmieci. A pod wodą? Nope. Nie widzę nic. Nope. Nie widzę nic, styl. Ale będę śmierdział. Help! Help! Citizen died! No! No coś, coś go zabiło. Citizen died! Co to jest? O, to jest ten citizen. Nice. W ogóle zauważyłeś, że znowu jesteśmy karłami? Nie. Nie. Jak nie? No po prostu ten tunel jest tak zrobiony, że się wydaje, że... Ale dom jest... też był ogromny. Nie, dom był normalny moim zdaniem. Przypuszczam, że nadal gramy karłami. Muszę ci szczerze... Dzięki. Halo! Jest gazeta! Bup. Jeszcze dwie. Tylko dwie. No! Jest szansa. Wokół tego może sprawdźmy. Tu idę, nie ma nic. Ja sprawdzę tutaj koło tego drzewa. Mimo nic! Chodź, chodźmy dalej. Nie ma nic tu, okej. Okay. Chodź. Ciekawe, czy to nadal jest koszmar, skoro mamy latarki. Bo mówiło na początku, że mamy latarki tylko w koszmarze. Koszmarze, latarkę. Ale znaleźliśmy latarkę przecież. A mogliśmy ją też znaleźć podczas... No w prawdziwym świecie znaleźliśmy latarkę przecież. Tak, znowu. Taki? To tak. Brzmi jak kroki trochę. No, jakby ktoś biegł. Also, jeżeli by dochodziły z toalety, no to... Also. Also. Dobra, tutaj nic nie ma, czy możemy wejść do domu. Muszę sobie rozjaśnić ten, o, oświetlenie, bo mi słońce zaszło i nie daje dodatkowego oświetlenia. I nie widać twoich zmarszczek. Tak. Dobra, do tutaj domu. Nie można, czyli musimy wejść do domu. Świetnie, a czy to nie jest ten dom, gdzie się chowaliśmy, kuźwa, w szafie? Chyba tak, to jest ten dom. Of course! I ta szafa była tu, nie? Nie, no został chyba przebudowany. To ty, dobra. To ja. Sprawdź, nie ma gazet. No a co robię? No, Max, utknąłem przez ciebie. To drzwi same się zamknęły. Patrz, jesteśmy faktycznie karłami! No kurde, mówiłem ci. Mam gazety. Patrz, no cześć gigancie. Przygoda kolejnych karłów. Again. Ej, on mnie popycha, halo. Go to the bedroom. Tylko patrz. Zamyka się drzwi. O 16 na 16, nice. Yes! Powiedział, żebyśmy szli go to the bedroom. Perfect place for cactus. My mieliśmy kaktusa kuźwa w tak. domu, ale... I nie wzięliśmy go ze sobą. Czyli jedną znajdziek nie zrobiliśmy. Musimy iść do bedrooma. Czyli tu. Czy chcesz powiedzieć, że pan zamknął nas małych... Karłów? Co tu się kuźwa dzieje? Nie wiem. Co tu się kuźwa dzieje? Ściemnienie niepokoi mnie to. Co tu się kuźwa dzieje? Wake up. Looks like they found us or it just... Aur kwełe. Kwełe. Jezu, jaki on jest gigantyczny. That was she said. Gdzie my? I muzyka z Wiedźmina. A! A, powiedział, żebyśmy tutaj zostali. On nas obroni. Ale mamy się schować gdzieś. No. Chyba zginął. Mhm. Get it. Proszę pana, niech pan nas obroni! What is it? Niech pan nas obroni. Die finally. Zamknięte! I need help. No fajnie, jakby jeszcze było otwarte. O! Ale to było realistyczne.
Best doesn't, don't kill me, I don't want to die. To, to, oh, słyszałeś z jakim, no, kurde, ten tak to powiedział, czekaj, muszę sobie rozjaśnić kamerę, bo się zrobiło ciemno. Nasz obrońca zginął, karły muszą sobie radzić. Jest ciemno. Finally unlocked. No! O nie, nasz obrońca, ja chcę szoguna, no. Ej. Co tam szło Ej. Za oknem? Serio, Max? Tak. Muzyka z Wiedźmina musi tu być. Kaktuska. A tu można otworzyć mu lodówkę? Nie można. No, ja, ja wolałem początek tej mapy. Ten dom nie jest interaktywny. Czekaj, tu jest jakiś kaktusik? Nie ma. A nie, nawet ten nie jest podświetlony. Także... Muzyka z Wiedźmina. Objective escape. Do samochodu! To the car! Jej! Tylko jak... Ty łap za gaz, ja biorę kierownicę. Tak. Będziemy jechać jak w Toy Story 2, nie wiem czy pamiętasz. This is the end of the village story. Aha, okay. Na cheeky bricky? Dobra, nie, bez hardbassu. Okej. Nur Sultan, to chyba wszystko. Cyberpunk to jest. To jest cały pokój znajdziek? Tak, to jest cały pokój znajdziek. No daj potańczy. Ja idę do tego. Pucu, 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 pucu. Dobra, to może tym akcentem przy tej muzyce skończymy tak ten odcinek. Bardzo fajny horror, chociaż nie aż tak horrorowaty jak poprzednie części. No ale ta końcówka tego. Czekaj, zmienię muzykę, ja może. Ja w ogóle odejdę od muzyki, bo nie będę potem mógł outro zrobić. Dobrze, ja chcę zrobić outro z tej muzyki. Kurde. Zakończyliśmy, moi drodzy, historię The Village. Bardzo dziękuję. Tak, oczywiście. Mamy nadzieję, że wam się to podobało. I to by było na tyle. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Do następnego. Elo!